Dyskryminacja, problem ludzi od wielu wieków. Dyskryminacja to nierówne traktowanie osoby lub grupy ludzi. Może polegać na ograniczaniu praw lub prześladowaniach. Jest powodowane nieobiektywnymi przyczynami, zależnymi przeważnie od osoby sprawującej władzę, kontrolę nad dyskryminowanymi jednostkami. Kryteria, które są głównymi przyczynami dyskryminacji, to między innymi płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie, orientacja seksualna, przekonania polityczne, ale też wiele innych. Stereotypy, wiedza, plus emocje, negatywne nastawienie, powstają uprzedzenia, a uprzedzenia plus władza równa się dyskryminacja. Skąd się biorą stereotypy? To efekt uboczny, chodzenia na skróty, naszego umysłu i korzystania w myśleniu z heurystyk zamiast logicznych reguł. Stereotypy przeszkadzają w adekwatnym widzeniu siebie i innych. Ale można je unieszkodliwić, zauważając ich automatyczne pojawienie się. Uprzedzenia wynikają ze stereotypów. Nacechowanie emocjonalne wobec określonej grupy. Odrzucanie czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek. Skłonność do pochopnych, uproszczonych sądów na temat innych osób. Negatywna ocena jakiejś grupy zazwyczaj na podstawie jednej cechy. Ludzie dyskryminują innych z różnych powodów. Kiedy omawia się pojęcie dyskryminacji, definicje najczęściej podają kilka podstawowych przyczyn. Najczęściej są to płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, orientację seksualną. Ale dobrze jest mieć świadomość, że przyczyn jest zdecydowanie więcej. Ktoś może dyskryminować ze względu na status społeczny, majątkowy, na sytuację rodzinną, wygląd zewnętrzny. Głównymi rodzajami dyskryminacji są: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji. Głównymi obszarami dyskryminacji są: zatrudnienie pracownicze i korzystanie z instrumentów rynku pracy, ochrona zdrowia, edukacja, dostęp do dóbr i usług i nie tylko. Dyskryminacja niesie za sobą skutki niekiedy tragiczne. Dla osoby dyskryminowane, skutki psychiczne, niższe zadowolenie i jakość życia dla organizacji, zła atmosfera pracy. Problemy w porozumiewaniu się, większa absencja i rotacja pracowników, mniejsze zaangażowanie w pracę i wydajność zatrudnionych, rezygnacja z wykwalifikowanych kandydatów, pracowników. Problemy z wizerunkiem organizacji dla społeczeństwa, wykluczenie grup dyskryminowanych z niektórych sfer życia społecznego, narastanie lęków przed obcymi innymi, brak pokojowego współistnienia, porozumiewania się, ryzyko zamieszek, problemy demograficzne społeczeństwa. Michael Jackson, gwiazdor, poprzez swoją działalność artystyczną podejmuje problem dyskryminacji i próbuje wpłynąć na zmianę podejścia amerykańskiego społeczeństwa wobec Afroamerykanów. Więc kolejnym razem zastanów się, czy na pewno dyskryminować osobę na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Każdy jest sobie równy i każdy ma prawo być sobą. Dziękuję za obejrzenie. Krystian Żuk.